Jestem koordynatorem powiatowej, można powiedzieć, rowerowej ligi BRD czwartoklasistów. Jest to projekt, w którym trzy powiaty rywalizują ze sobą, ale w tym turnieju mogą rywalizować tylko uczniowie klas czwartych. A reszta uczniów, bo rozumiem, że też są uczniowie spoza klas czwartych. Tak, są, ale wyjątkowo w tym roku zrobiliśmy taką sytuację, że przygotowania do karty rowerowej chcieliśmy tak urozmaicić i stworzyliśmy taką ligę, którą uzyskało nam się z grantu BRD Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na czym będą polegały te zmagania czwartoklasistów? Czwartoklasiści od września przygotowują się do tych turniejów. Są to turnieje pod koniec każdego miesiąca realizowane i w każdym turnieju coś innego się dzieje. Zaczynamy zawsze od pierwszej pomocy, od jazdy pokazowej, a następnie wszystkie zadania są realizowane w poszczególnych salach. Jest to turniej, który jest wzorowany na turnieju europejskim, czyli dzieciaki przez zabawę mają się szkolić. Rozwiązują krzyżówki, rozwiązują rebusy, rozwiązują wykreślanki drogowe, mają labirynty graficzne, na których muszą przejeżdżać ulicami zgodnie ze znakami drogowymi. Również jest tor przeszkód, również jest miasteczko ruchu drogowego. No i to jest najbardziej trudne dla dzieci. Rozwiązują test z przepisów ruchu drogowego i sytuację na skrzyżowaniach. Proszę powiedzieć, na czym polega rola policji na tych zawodach Ligi Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? W tych zawodach trzymamy pieczę nad właśnie zasadami, żeby wszyscy uczestnicy byli równo traktowani. Zasady fair play oczywiście tutaj funkcjonują jak najbardziej. Zwracamy, bo jesteśmy funkcjonariuszami ruchu drogowego, więc zwracamy uwagę na wszelkie niedopatrzenia, wszelkie jakieś tam błędy uczestników, ale oczywiście też, no to są jednak dzieci, tak, więc mnóstwo zabawy oczywiście, mam nadzieję, będą z tego czerpały. Te zawody na pewno jest to bardzo dobry start do zdania chociażby egzaminu prawa jazdy, tak, bo jednak przepisy tutaj dzieci mają w małym palcu, niejednokrotnie już się przekonałam, będąc tak na drodze, że dzieci tutaj mają większą wiedzę nieraz niż dorośli, którzy to prawo jazdy już posiadają, tak, od kilku lat nieraz.